Szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy Was, kochani, w kolejnym już odcinku. Jeśli jesteś z nami systematycznie, to wiesz, o czym dzisiaj będzie mowa, więc ja przypomnę to pytanie, które żeście przesłali. Ono jest bardzo ciekawe. Z każdym się lubię modlić, ale z moim mężem nie. Jak to zmienić? Jak pozbyć się niechęci? No, nie wiemy, na czym dokładnie ta niechęć polega, w czym problem, nie? Że tutaj zwracałabym rozmowę z mężem szczerą o tym, co ją, tą kobietę jakby tak, no nie wiem, stresuje, tremuje, zawstydza, że się wycofuje, nie? I wtedy może uda się ten problem rozwiązać. Może mąż się, nie wiem, jakoś podśmiewa, że jakoś nie podchodzi do tego serio. Znaczy, no, nie wiemy, nie? Mi pierwsze, co przyszło na myśl, to tak przyszła mi pierwsza moje modlitwy różańcowe, nie? I jak usłyszałem to pytanie, to od razu mi się przypomniało, że ja miałem strasznie duży problem z modlitwą różańcową. Jak czasami gdzieś, nie wiem, byliśmy u znajomych, którzy też tam wierzący, i nagle ktoś proponował hasło "zmówmy różaniec", to wiecie co, nie powiem, co się ze mną działo, nie? A co się działo? No, po prostu opór totalny, nie? Ale co zauważyłem? Zauważyłem, że w momencie, kiedy zacząłem iść w tą modlitwę, czyli gdzieś ten opór był naprawdę taki bardzo mocny. Myślę, że gdzieś to może, nie wiem, złe duchy po drugiej stronie za to były odpowiedzialne. Natomiast jak szedłem w modlitwę, to na końcu już, kończąc różaniec, niesamowity pokój spływał. I myślę, że to, co mi przyszło, to pierwsze co, że może za tym waszym problemem, że nie chcecie się razem modlić, kryje się bardzo duża łaska. I że jeśli pójdziecie w jakby takim z chęcią, jeśli zaprzecie się tak troszkę siebie i powiecie, ok, staniemy na tej modlitwie, to wierzę, że jak się zaczniecie modlić, to za tą, jakby skończąc tą modlitwę, wyleje się duża łaska. Ja tego doświadczałem bardzo często. Mieliśmy kiedyś taką sytuację z żoną też, że jak zaczynaliśmy się modlić, to ona tak troszkę akcentowała tą modlitwę i mi to strasznie nie pasowało. I też taki opór się we mnie pojawiał, ale dzisiaj wiem, że po prostu trwałem przy tej modlitwie, szliśmy za tym i Bóg gdzieś to uzdrowił, ale widzimy niesamowitą właśnie łaskę w tym, że modlimy się razem, więc może to jest rozwiązanie, może po prostu powinniście spróbować raz, drugi, trzeci, nawet czasami jeśli jest Wam niefajnie, nieswojo, i wierzę, że po którymś razie przyjdzie taki pokój, taka miłość, jedność i będziecie po prostu się wspólnie modlić, bo to jest niesamowite, no jesteśmy w sakramencie małżeństwa jako jedno ciało, więc ta wspólna modlitwa dużo Wam da. Ja myślę, że też jest, bo tego nie ma w tym pytaniu, czy to są osoby, które wcześniej się razem modliły, a coś się posypało po drodze, nie? Czy to jest takie pragnienie tej osoby, która pyta, żeby się razem modlić, nie? I teraz ta druga osoba nie chce, więc jest ten ból. Wydaje mi się, że modlitwa jest w ogóle takim papierkiem lakmusowym, nie? Sprawdzającym relacje, nie? To znaczy, bo to jest kwestia małżeństwa, ale też na przykład patrzę przez swój pryzmat swojego życia, w zakonie, we wspólnocie, nie? Że łatwiej jest pomodlić się, tak jak tam jest powiedziane, ze wszystkimi naokoło, tak? Nie wiem, z grupą, z różnymi ludźmi, niż siąść razem we wspólnocie i rzeczywiście spotkać się na modlitwie, bo to jest strasznie intymna sprawa, nie? I wydaje mi się, że czasami w niektórych małżeństwach to jest bardziej intymne niż seks, nie? W takim sensie, że ta modlitwa, oczywiście nie mówimy o jakiejś takiej modlitwie automatycznej przed jedzeniem, że tam odmówimy formułkę, tylko rzeczywiście robimy czas i przestrzeń na spotkanie, no odsłania bardzo człowieka, nie? I być może na tym poziomie jest problem, nie? Że gdzieś w relacji coś się posypało, jeśli się wcześniej modlili razem, nie? A jeśli się wcześniej nie modlili, a wzbudziło się takie pragnienie tylko w jednej stronie, to może warto jakby aranżować takie spotkania, które nie nazwiemy wprost modlitwą, tak, ale jakąś taką przestrzenią właśnie intymnej rozmowy, nie? Która jakby w założeniu też może być modlitwą, no bo zapraszam do tego Pana Jezusa i nie muszę tego nazywać formalnie, nie wiem, różańcem, czymkolwiek innym, ale wydaje mi się, że jakby tu problem jest bardziej na zasadzie no, spotkania tych dwóch osób w bardzo dużej intymności i szczerości, nie? Tylko jest pytanie, czy to było wcześniej i coś się posypało, czy to jest coś, co znowu, tak jak przy którymś z naszych pytań było, kwestia właśnie nawrócenia się jednej strony, a druga została przysłowiowym tylem, nie? Ja też pomyślałam, że może też można wybrać taką formę modlitwy, która by odpowiadała obojgu. Choćby czytanie Pisma Świętego wspólne, tak, dzielenie się refleksjami, będzie piękną modlitwą, tak, a może wtedy oboje by na to. No, to w ogóle jakby też jest takie pole do tego, żeby właśnie zadać sobie w ogóle pytanie, co to jest modlitwa, nie? Czy to będzie właśnie ten różaniec wspólny, który nie dla każdego jest do zniesienia, tak. I wcale ta nieumiejętność odmawiania różańca musi od razu znaczyć, nie wiem, że to jest człowiek nienawrócony, że tam jakiś diabeł czy coś, tak. Tylko po prostu no, nie jestem w stanie się nim modlić i nie potrafię i nie chcę, a więc szukania takich rzeczy, które rzeczywiście będą w kręgach rodzin to jest, nie? Że jest dialog małżeński, nie? Że można tym dialogiem zbudować fajną relację, tak? No bo siadamy, rozmawiamy, dzielimy się, a można też, mówiąc brzydko, zarżnąć relację, no bo ten dialog jest jakoś opisany, tak? I teraz jak będziemy jechali według tych konkretnych punktów, a nie każdy jest w stanie tak rozmawiać z drugą osobą, nie? No to znowu forma staje się celem, a nie spotkanie, nie? I tak samo jest z naszą modlitwą, nie? Że trzeba szukać takich rzeczy, no podobno jak z tym seksem, nie? Że nie każdy, no właśnie, nie każdy lubi to, co ja lubię, nie? I jakby trzeba szukać tego, co jest rzeczywiście nas łączące, nie tylko tego, co lubi druga strona, bo znowu nie chodzi o to, żeby siebie zarżnąć w tak zwanej miłości, bo robię wszystko dla Ciebie, ale musimy się gdzieś spotkać, nie? I to jest podobne. Ja myślę, że też warto, bo mi to tak się wydaje, że to jest taka sytuacja, no bo zakładam, że skoro żona pisze, że nie chce się, nie może, nie lubi się modlić, no to gdzieś jednak do tej modlitwy dochodzi. Czy jakby próbowali i tak dalej. Czyli zakładam, że ta druga strona, mąż, chce się modlić, tak? Jakby idą w takim kierunku. Może warto poprosić i skorzystać z tego, o czym często zapominamy, a co ma wielką moc, właśnie o modlitwę taką wstawienniczą w małżeństwie, czyli jakby powołując się na sakrament małżeństwa, gdzie małżonek nakłada ręce na żonę i po prostu modli się o błogosławieństwo. Może spróbować tego, jeśli faktycznie, jeśli razem się modlicie i gdzieś jest opór po Twojej stronie, to może niech mąż po prostu modli się w tej intencji, niech nakłada na Ciebie ręce i przywołujcie sakrament małżeństwa, Bóg będzie błogosławił i pouzdrawia to, co gdzieś tam Was blokuje. Ja jestem ciekawa, czy ta żona powiedziała mężowi o swoim kłopocie, nie? Czy on to wie i czy, bo czasem ujawnienie problemu już go jakoś rozwiązuje, tak? Że już się coś tam pojawia, jakieś nowe rozumienie. Mi to się przypomina, mam nadzieję, że żona nie będzie na mnie zła, ale taka historia z mojego gdzieś tam początku, nawrócenia i tam pierwsze jakieś mszy z modlitwą o uzdrowienie, uwielbienie i pamiętam, kiedyś byliśmy na jednej takiej Eucharystii, później było uwielbienie, no i ja jako nawrócony, wiecie, ręce w górę, tam kurczę, śpiewam dla Boga i nagle żona do mnie mówi: cicho, przestań tak krzyczeć, bo wszyscy Cię słyszą, nie? I wiecie co, to była taka ciekawa sytuacja, bo najpierw taki bunt trochę we mnie powstał, nie? I tak, ale wiecie co, nagle zdałem sobie sprawę, że mówię, niech żona sobie mówi, ja teraz uwielbiam Boga i to jest mój czas z Bogiem, nie? I wiecie co, to bardzo uzdrowiło jakby moją też modlitwę, że to był taki moment, kiedy ja zrozumiałem, że ja faktycznie na modlitwie jestem, i że to Bóg jest teraz ważny, że to ja Go uwielbiam, nie? I taka ciekawa sytuacja, dzisiaj wspominamy ją tak dość wesoło, nie? Ale porozmawialiście potem o tym? Tak, rozmawialiśmy oczywiście, tak. I myślę, że to też w niej pewne rzeczy uzdrowiło. Dzisiaj lubimy się razem modlić, czasami robimy sobie uwielbienie w domu sami, to też Wam w ogóle polecam. Niesamowite. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że mały Ignaś zasnął, Róża już spała, my razem uwielbiamy, podniesione ręce w domu i nagle wchodzi nasz syn Wiktor, dołącza do nas. Słuchajcie, niesamowite, ale czuliśmy, jak tam się po prostu łaska wylewa i to taka niesamowita obecność Boża, więc polecamy, zachęcamy, módlcie się jak najwięcej. Amen. Amen. To co, kochani, dziękujemy. Zachęcamy Was do tego, żebyście w komentarzach pisali, jak Wam się seria spodobała. Może macie następne pytania, będzie puszczona ankieta. Pozdrawiamy z Bogiem. Dzięki, do zobaczenia. Dziękujemy.